Bardzo dziękuję za zaproszenie. Należy uzupełnić jeszcze tylko jedną informację. Jestem lekarzem psychiatrą, ale nie jestem lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży. To jest bardzo deficytowa specjalizacja, o czym się sam przekonałem w swojej praktyce. Coraz częściej w ostatnich kilku latach rodzice szukali pomocy, szukając leczenia dla swoich dzieci, szukając psychiatrów dla dzieci i młodzieży, prosząc o kontakt. Okazywało się, że jest to bardzo trudne, żeby taki kontakt zdobyć i ustalić wizytę w terminie, który no, miałby szansę, żeby to doszło do tej wizyty w dosyć krótkim czasie. I ulegałem czasem namowom i prośbom, żeby taką konsultację osobom niepełnoletnim przeprowadzić. Nie było tego zbyt wiele, ale w ostatnich kilku latach takich sytuacji było coraz więcej. Stąd pewne doświadczenie mam, jeśli chodzi o próby leczenia. W temacie tej prezentacji umieściłem również takie zapytanie. Rodzina czy farmakologia? Chodzi przede wszystkim o to, żeby podkreślić fakt, że leczenie nie powinno być i nigdy nie jest w zasadzie w oderwaniu od tej sytuacji, w której znajduje się adolescent, ta osoba niepełnoletnia, ta młoda osoba, dorastające dziecko czy małe dziecko. Rokowanie w depresji u młodzieży jest trudne do określenia. Bardzo ciężko w jakiś sposób taki precyzyjny ustalić to, jak będzie się rozwijała sytuacja, jeśli chodzi o dalszy przebieg tego problemu, który byśmy nazwali właśnie depresją. No, depresja, o której pewnie już było wcześniej powiedziane, to jest rodzaj konstruktu. To tak nie do końca jest taka choroba, która istnieje samodzielnie. Jest to zespół objawów, które występują w różnym nasileniu. I tam, gdzie mamy do czynienia z tak zwaną podwójną diagnozą, na przykład współwystępowanie dużej depresji oraz dystymii, a więc takiego przewlekłego, obniżonego nastroju, częściej występuje wysokie ryzyko nawrotu w przyszłości zaburzeń depresyjnych. Tam, gdzie jest więcej lęku, niepokoju, też również może dochodzić do większego prawdopodobieństwa nawrotu. Jeżeli w depresji mamy do czynienia z zaburzeniami zachowania, wzrasta ryzyko zachowań przestępczych w dorosłości. Tam, gdzie ta depresja objawia się z obecnością pewnych objawów, takich jak niepokój, nadmierne zmęczenie, zaburzenia uwagi, trudności z podejmowaniem decyzji, poczucie winy, czy nawet myśli o śmierci, bywa, że objawy tego problemu, ta depresja potrafi utrzymywać się dłużej. Pomimo poprawy w zakresie nastroju, te pewne elementy tego zespołu depresyjnego mogą trwać dłużej. To jeszcze jest również istotne. Od 20 do 40% adolescentów z dużą depresją może w przyszłości doświadczać czegoś takiego jak epizod maniakalny czy hypomaniakalny. Najczęściej w ciągu 5 lat od pierwszego epizodu depresyjnego. Tu chodzi o zaburzenia dwubiegunowe, czyli też rodzaj takiego spektrum, w którym chwiejność nastrojów może być tak nasilona, że mamy prawo mówić o hypomanii czy nawet manii, a więc takiego wzrostu nastroju, który kazałby patrzeć na problem z zakresu zdrowia psychicznego w troszeczkę innej perspektywie. Mówiąc o rokowaniu, nie możemy uniknąć czegoś, co jest jakby najbardziej niepokojące. Ryzyko samobójstw. Doświadczyliśmy w ostatnich 2 latach, 3 latach w związku z pandemią czegoś takiego jak wzrost zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży w Polsce. W ostatnim roku było tego chyba około 2000, z czego 150 przypadków zakończyło się śmiercią. Są to bardzo tragiczne rzeczy, bardzo tragiczne sytuacje. W pewnej części można uznać, że jest to skutek
lockdownów tak zwanych, a więc izolacji, nauczania zdalnego, braku bieżącego kontaktu z rówieśnikami. Wiadomo, że w wyniku tego lockdownu doszło do zachowań przemocowych w domu, do tego, że dzieci nie miały możliwości kontaktować się z innymi na zewnątrz, jakby powiedzieć o tym, co się dzieje. Te zachowania przemocowe mogły mieć na to wpływ. Oczywiście są to dywagacje, jakie są dokładne przyczyny tego, co się stało, ale to się stało, tak? I mamy do czynienia z prawdziwym kryzysem, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Należy zachować tą czujność. Czujność i nieignorowanie tego, co się dzieje z dzieckiem. Jakakolwiek deklaracja o myślach samobójczych powinna spowodować czujność i nawet działanie, prawda? Konieczność wysłuchania dziecka, dopytania, poświęcania mu więcej czasu, zachęcania do tego, żeby opowiedziało, co ma na myśli. Czy to tylko chodzi o to, że jest mu ciężko żyć, bo są jakieś trudności, czy faktycznie ma plan, żeby to działanie po prostu wdrożyć. To ryzyko również jest większe wtedy, kiedy u młodzieży dochodzi do stosowania substancji psychoaktywnych. To mogą być narkotyki, to po prostu może być alkohol. Wtedy w tych stanach, kiedy te substancje zmieniają sposób funkcjonowania, łatwiej może dochodzić do tego przechylenia się szali na w tę stronę, żeby to samobójstwo dokonać. Takie dojmujące poczucie beznadziejności, jeśli dziecko tego doświadcza, jest czynnikiem ryzyka. Lęk i poczucie, że sytuacja jest bez wyjścia. To oczywiście takie subiektywne poczucie, że nic nie da się zrobić. Jeśli ktoś, to dziecko w takim poczuciu zostaje, jest większe ryzyko, żeby do tego samobójstwa doszło. Wycofanie, izolowanie się, brak kontaktu z rówieśnikami, to jest kolejny czynnik ryzyka, bowiem wystarczy tylko kontakt z jedną osobą, do której ta osoba, do której to dziecko może się zwrócić z problemem, to już jest właśnie ta ręka podana, która może uratować to dziecko. Więc będąc rodzicem, nie można pozostawać obojętnym na to, co się dzieje z dzieckiem. Trzeba być wyczulonym, na bieżąco obserwować, słuchać, mieć chociaż chwilę czasu raz dziennie dla dziecka, prawda? Żeby wyłapać ten moment, kiedy coś by ewentualnie złego się działo. Kolejny czynnik ryzyka to zmiany nastrojów, chwiejność taka emocjonalna, prawda? To może towarzyszyć pewnym problemu osobowościowym. Oczywiście osobowość u dziecka, które rośnie, się kształtuje, ale coś tam się dzieje, prawda? Te diametralne zmiany nastrojów powinny również nas wyczulać na deklaracje związane z samobójstwem. Te kilka propozycji pytań, które tutaj mamy, które warto zadać. Te pytania po prostu mogą być wprost. Po prostu pytamy o to, czy dziecko chce się zabić, tak? Czy w ostatnich kilku tygodniach myślałaś, że lepiej byłoby nie żyć? Czy w ostatnich kilku tygodniach myślałeś, że w twojej rodzinie byłoby lepiej bez ciebie? Czyli mogą być takie sytuacje w rodzinie, kiedy dziecko ma wrażenie, że jest problemem dla rodziny. Ten problem może związany być z tym, że dzieci się skarżą, znaczy rodzice się skarżą, że mają złe wyniki w szkole, że są obciążeniem, że mają za dużo wymagań, że jeśli są porównywane do drugiego dziecka w rodzinie, to tylko w takim kontekście, że przynoszą kłopoty, prawda? I kolejne pytanie. Czy w ostatnich kilku tygodniach chciałeś się zabić? Czy kiedykolwiek próbowałeś się zabić? Czy masz jakiś plan? Jeśli myślałeś o tym, to czy wiesz, jak to zrobić? Gotowy plan na zabicie się jest kolejnym takim, w tym stopniowaniu ryzyka jest kolejnym nasileniem się tego niebezpieczeństwa. Dlatego trzeba podjąć decyzję o leczeniu w sytuacji, kiedy uznamy, że mamy do czynienia z depresją o dużym nasileniu.
i jeśli jest poważne ryzyko związane z popełnieniem samobójstwa. Wtedy to postępowanie związane z leczeniem wydaje się konieczne. Natomiast mówiąc o leczeniu farmakologicznym, to leczenie nie wdraża się w takim trybie nagłym. Także mamy do czynienia z ryzykiem samobójstwa, a więc musimy dać od razu leki. Może w kontekście wyciszenia, uspokojenia, działania przeciwlękowego, ale te słynne leki przeciwdepresyjne u dzieci nie mają statusu takiego leczenia, które decyzja o wdrożeniu podejmowana jest z dnia na dzień. Jeśli jest sytuacja nagła, to z takim dzieckiem należałoby pojechać po prostu do szpitala, prawda? Do specjalisty. Konsultacja, działanie. Decyzja o leczeniu farmakologicznym podejmowana jest w wyniku kilku spotkań. Wspólna decyzja z rodzicami, z dzieckiem, jeśli jest możliwość takiej konsultacji międzydyscyplinarnej, byłoby idealnie. No, oczywiście rzeczywistość troszkę wygląda inaczej. Jeśli chodzi o to komunikowanie się zespołu, który mógłby się zajmować dzieckiem i zwykle to następuje w takiej w relacji rodzice, dziecko, lekarz, który tą decyzję wspólnie podejmuje. Leki depresyjne włączamy tylko wtedy, kiedy rodzina, lekarz, terapeuta ma możliwość monitorowania sytuacji pacjenta, a więc kiedy ustalamy, że obserwujemy dziecko. Jeśli chodzi o to, co się dzieje z dzieckiem po włączeniu leczenia farmakologicznego. A więc to zakłada możliwość stosunkowo częstych spotkań podczas terapii, przed terapią, kiedy terapeuta, lekarz buduje sobie to wyobrażenie i rozumienie tego, że będzie dobra współpraca i że to będzie bezpieczna propozycja, którą się tutaj sformułuje wobec rodzica i dziecka i również po. Więc nawiązywanie więzi, budowanie zaufania. Możemy spróbować wymienić te leki. Tak? Tych leków nie ma tak dużo, jeśli chodzi o leki, które mają status funkcjonujących, uznanych, zalecanych w leczeniu depresji u dzieci. Bowiem leczenie depresji u dzieci, u młodzieży jest inne niż u dorosłych. U dorosłych wiemy znacznie więcej na temat tego, co te leki mogą robić. U dzieci te dane z obserwacji klinicznych, z badań klinicznych też już są na tyle dobrze ustanowione, że możemy wymienić te leki, które są lekami pierwszego wyboru. Na dobrą sprawę jest to fluoksetyna. Tym lekiem, który najczęściej jest stosowany, więc jest to ten pierwszy przedstawiciel, słynny Prozac, leków z grupy inhibitorów zwrotnego uchwytu serotoniny. Efekt leczenia obserwuje się dopiero po 2-3 tygodniach. Stąd to zastrzeżenie, że te leki nie mają statusu leków wdrażanych z dnia na dzień, żeby zmieniać sytuację związaną z ryzykiem samobójstw, prawda? Ponieważ one nie zmienią tej sytuacji związanej z ryzykiem. Dopiero problem związany z depresją, może te objawy związane z depresją mogą ulegać zmianie, obniżeniu. To nasilenie będzie się zmniejszało w ciągu kolejnych tygodni. Drugim lekiem, który jest proponowany, jest uznany za bezpieczny u dzieci, jest sertralina. Inne leki mają mniejszy status i one po nie można sięgać wtedy, kiedy nie udaje się uzyskać dobrej odpowiedzi na leczenie przy pomocy właśnie fluoksetyny czy sertraliny, co się też zdarza. I tutaj mamy wymienione dobrze znane leki również u dorosłych, citalopram, escitalopram, czasem fluvoxamina, rzadziej venlafaxyna u starszych, młodych, dorosłych, już nawet, czy bupropion. I to, co jest już uznanym przeciwwskazaniem, stosowanie tych leków u dzieci, jeśli chodzi o paroksetynę, nie powinno się tego robić. Mamy dane dotyczące obserwacji z badań klinicznych, że paroksetyna potrafi mieć takie działania, które mogą aktywizować. I w
dużej depresji, z dużym ryzykiem samobójstwa, aktywizacja może właśnie przybrać formę działania w kierunku popełnienia samobójstwa. To jest coś, co no, zostało jakby uznane za obserwację, która miała miejsce w badaniach klinicznych i to przeciwwskazanie jest już tak, jest wśród klinicystów ustanowione, dobrze znane. Prawda? Co jest istotne, to jeśli chodzi o oczekiwanie na efekt leczenia farmakologicznego, to że 70% korzystnego efektu leczenia obserwuje się w ciągu pierwszych 2 tygodni od rozpoczęcia przyjmowania leku. A więc jeśli po 2 tygodniach nie będziemy mieć, nie obserwujemy poprawy, to szansa na to, że ta poprawa nastąpi później, no, staje się coraz mniejsza. I to, co już powiedzieliśmy, i należy na to położyć nacisk, przy leczeniu farmakologicznym konieczna jest obserwacja. W związku z tym ryzykiem aktywizacja. Więc na bieżąco kontakt z dzieckiem, rozmowa, obserwacja, czas na to, żeby wiedzieć, co się z nim dzieje. Mówimy o tej relacji rodzica czy opiekuna, prawda? To te działania niepożądane, które dzieją się, które mają możliwość wystąpienia w czasie leczenia lekami przeciwdepresyjnymi, no, są różnorakie. No, ale one występują w ciągu pierwszego tygodnia, powinny minimalizować swoją obecność w ciągu 2 tygodni i one są następujące. Pogorszenie objawów depresji, tak? Włączając to zachowania suicydalne. Stąd ta ostrożność, prawda? Wtedy skierowanie do szpitala, gdyby coś takiego działo, albo odstawienie leków też, po prostu. Pobudzenie niepokój. I skala tego pobudzenia czy niepokoju oczywiście no, każe wtedy decydować o tym, czy to leczenie kontynuować, czy nie. Drażliwość, wrogość, paradoksalnie może się zwiększyć impulsywność. Coś, co jest znanym efektem w czasie tego leczenia, tak zwana akatyzja, a więc przymus bycia w ciągłym ruchu, niemożność bycia w spoczynku. Można w związku z tym dodatkowe leki na ten objaw przepisać, choć nie zawsze jest to dobry pomysł, żeby dawać leki na objawy niepożądane. Zależy, to trzeba ustalić w rozmowie z pacjentem, z rodzicami, czy takie rozwiązanie będzie rozwiązaniem akceptowalnym, czy korzyści wciąż przewyższają ewentualne niedogodności, czyli te działania niepożądane. No i to sformułowanie, które już padło na początku, hypomania, więc to jest taka nie do końca duża mania, tak? Czyli coś, co jest podwyższonym nastrojem, zwiększonym napędem, takie pobudzenie, które może być przyjęte jako objaw działania leku w dobrą stronę i leczenia, jeśli chodzi o problem związany z depresją, ale jeśli to się staje nadmierne i uciążliwe również dla pacjenta, ta nadmierna aktywizacja, no to należy też rozważyć, czy to leczenie powinno być kontynuowane. Zresztą jest to też znane działanie leków przeciwdepresyjnych, że u osób z pewną predyspozycją do choroby dwubiegunowej, czy też tej chwiejności nastrojów, one mogą właśnie powodować to przejście w drugą stronę, w stronę właśnie tych objawów wzmożonego nastroju. Kolejnym ważnym aspektem, jeśli chodzi o leczenie farmakologiczne, to jest kwestia odstawiania leku, bo przychodzi taki moment, że ten lek trzeba odstawić. Kiedy osiągniemy oczywiście korzystne efekty, kiedy uznamy, że ten efekt, który tutaj obserwujemy, jest akceptowalny i ta poprawa się utrwala. Długość leczenia depresji u dorosłych, zwykle się to robi trochę dłużej, u dzieci ta próba leczenia, no, ona może trwać trochę krócej, od 6 do 12 tygodni, ale jeśli epizod jest cięższy, to leczenie może trwać dłużej. Stopniowo zmniejszamy dawkę o 25%, tak delikatnie, 25% zmniejszamy dawkę co tydzień, czasem co 50%, to może ulegać właśnie korekcie. I jeśli ktoś by na przykład miał sertralinę w dawce 150 mg, no to możemy zmniejszyć do 125%, po kolejnym tygodniu do 100, 75, 50, 25 i potem odstawiamy, prawda? U dorosłych robimy to
nieco szybciej, w nieco większym takim, nieco szybszej gradacji zmniejszania dawki. Bo głównie chodzi o to, żeby uniknąć objawów odstawiennych, które tutaj polegają na niepokoju, pojawieniu się dreszczy, bóle głowy czasem są, zawroty głowy, bóle mięśniowe, mdłości, takie objawy, no jak w grypie nawet, prawda? Takie niespecyficzne te objawy są. Czasem pacjenci mówią w odniesieniu do niektórych leków, używają specyficznego sformułowania, prądy w głowie, w momencie, kiedy są bez leku. I część pacjentów zbyt pochopnie wraca do leków w obawie przed, no, po doświadczeniu tych działań niepożądanych. Dobrze jest powiedzieć o tym przed włączeniem tego leku, że to się może wydarzyć, że dobrze jest mieć ten lek, jak się gdzieś wyjeżdża, żeby nie pozostawiać bez leku dłużej niż 1-2 dni, bo to nawet część pacjentów odczuwa brak leku w ciągu pierwszego dnia, kiedy nie udaje im się przyjąć czy zapomnieć tego leku, żeby uniknąć tych objawów. Więc pogorszenie samopoczucia w wyniku przerwania leczenia nie świadczy o tym, że depresja jest w cudzysłowie niewyleczona, tylko może to być przejawem tych objawów odstawiennych. Dużo pacjentów, również tych dorosłych, obawia się tego zjawiska, ale spokojne, staranne przygotowanie tego procesu odstawienia, zmniejszenie tej dawki ten właśnie opisany sposób, te 25% co tydzień, powinno w większości przypadków pozwolić na łagodne zejście z leku. I ta obawa o coś, co mówią pacjenci i rodzice, że nie chcą uzależnić się od leków, wymaga wyjaśnienia i takiej właśnie edukacji. I to też nie powinno być jakby przyczyną rezygnacji z leczenia, jeśli sytuacja jest poważna, tak? Jeśli to jest depresja o dużym stopniu zaawansowania z obecnością właśnie tych czynników, które predysponują do samobójstw. Przy okazji leczenia farmakologicznego może być potrzeba również takiego leczenia wspomagającego, związanego z tym, że dominują zaburzenia lękowe. Jest kłopot ze snem, o tym pewnie była mowa, czy też będzie mowa, jeśli chodzi o zaburzenie rytmu dobowego. Czasem w depresji taka maska związana z zaburzeniami snu u dzieci jest obecna. Dzieci są senne w ciągu dnia, w nocy nie śpią, siedzą przed komputerem albo z telefonem. I przywrócenie tego rytmu dobowego no jest potrzebne, żeby spać, kiedy jest ciemno, a w ciągu dnia być aktywnym, mieć siłę, żeby być wyspanym i pójść do szkoły po prostu, prawda? Rzadko w sytuacji takiej, kiedy no nasilenie objawów, no nawet można powiedzieć o chorobie, że psychotycznym wymaga innego działania, stosuje się leki przeciwpsychotyczne. Oczywiście to jest już zarezerwowane do takich no, wąskich sytuacji, kiedy w depresji mamy do czynienia z objawami psychotycznymi, a więc takimi już związanymi z tym, że towarzyszą temu pewne objawy wytwórcze, halucynacje, pewne urojeniowe nastawienie, co wcale nie musi świadczyć o takiej poważnej chorobie psychicznej, jaką zwykle mamy na myśli, mówiąc o psychozie, czyli na przykład schizofrenii. Niekoniecznie. To po prostu skala tego kryzysu psychicznego w depresji może być tak duża, że ten epizod może po prostu być przemijający i tylko świadczyć o tym, że trzeba temu dziecku pomóc, prawda? Rodzina. No bo dziecko przecież no, doświadcza tego bycia w świecie i wszystkie doświadczenia, jakie zbiera na początku, pochodzą z rodziny, prawda? I samo występowanie rodziców u depresji u rodziców jest czynnikiem ryzyka. Tak? Występowanie depresji u rodziców trzykrotnie zwiększa ryzyko depresji u potomstwa. Rodzice 20-50% młodych chorych cierpieli z powodu depresji lub innych problemów psychicznych. Co może po prostu mieć no, wytłumaczenie takie, że jest jakiś element genetyczny, albo po prostu rodzic sam będąc w depresji może być w jakiś sposób niewydolny w opiece nad dzieckiem i co sprawia, że dziecko czuje się mniej bezpieczne, mniej zaopiekowane, osamotnione
I te elementy te takie psychospołeczne sprawiają, że u dziecka może dojść do rozwoju tej depresji. Inne czynniki ryzyka, jeśli chodzi o rodziców, czynniki ryzyka dla dzieci, to tak zwany niepewny typ więzi emocjonalnej z rodzicami. Czyli rodzice niedostatecznie dostępni i niezbyt wrażliwi na potrzeby dziecka. Nie mający tej gotowości do reakcji na te potrzeby, do odpowiadania na te potrzeby. Tak zwana lękowa reprezentacja przywiązania, negatywne postawy rodzicielskie, rodzice chłodni, odrzucający, tacy żyjący w swoim świecie, też z jakimiś tam problemami właśnie, może osobowościowymi, może zmagający się z jakimiś przeciwnościami życiowymi, zaangażowani za bardzo w pracę, tak, w własną karierę, stawiający zwykle, no, preferujący swoje sprawy, a nie to, co się dzieje w rodzinie z dziećmi. Zwykły brak wsparcia, tak, że dziecko nie otrzymuje wsparcia, nie ma z nim rozmowy, nie otrzymuje zapewnienia o tym, że jest kochany, ten można to nazwać nieprawidłowym stylem wychowawczym po prostu, tak? Czy wręcz dezorganizacja życia rodzinnego i niedostępność rodziców z powodu ich choroby, na przykład, tak? Rodzic choruje, jest to sytuacja kryzysowa dla całej rodziny, czy rodzic traci pracę, pewne kryzysy rodzinne, które potem przekładają się na to, co się dzieje z dzieckiem. I tak jak wspomnieliśmy najpierw o farmakologicznych metodach leczenia, tak, należy powiedzieć o tych niefarmakologicznych, głównie psychoterapia. To jest coś, co może być realizowane w terapii indywidualnej, terapii rodzinnej, ale przede wszystkim psychoedukacja, czyli zapewnienie informacji rodzicom i dziecku na temat objawów, przyczyn, metod leczenia depresji, sposobów postępowania w konkretnych sytuacjach, jak chociażby właśnie informacja na temat tego, jak mogą działać leki, czego się obawiać, czego się nie obawiać. No, oczywiście byłoby idealnie, gdyby ten kontakt z lekarzem czy terapeutą był w miarę częsty i łatwy do nawiązania w toku terapii. Nie zawsze tak jest, no ale tak powinno być. To jest ten standard, który chcielibyśmy, żeby zaistniał, prawda? I terapia rodzinna. Coś, co czego lekarze, psychiatrzy zwykle nie robią, chyba że są terapeutami, psychoterapeutami, mają na to czas, potrafią zapewnić tego rodzaju sytuacje, gdzie zaprasza się całą rodzinę. I nie zawsze to się udaje, prawda? No bo jeśli rodzic właśnie nie ma czasu dla dziecka, to dlaczego miałby mieć czas drugi, żeby cała rodzina się stawiła, prawda? Czyli ojciec, matka i dziecko. A czasem, jeśli w rodzinie są dziadkowie, to w takim idealnej sytuacji należałoby mieć całą rodzinę, jeśli wszyscy mieszkają pod jednym dachem, prawda? Więc te problemy emocjonalne dzieci wpływają na przeżycia i funkcjonowanie rodziny. No i oczywiście na odwrót. Konflikty i problemy w rodzinie przyczyniają się do pogorszenia stanu psychicznego dziecka. I teraz, żeby zapewnić dobre zdrowienie dziecka, ta rodzina też musi mieć dobre rozumienie tej sytuacji, tego zjawiska, tak, tej zmiany. W przypadku młodszych dzieci nie można sobie wyobrazić skutecznego oddziaływania terapeutycznego bez zaangażowania rodziców i opiekunów, prawda? Rzadko proponuje się, czy też mówi się o psychoterapii grupowej u dzieci, to może być uzasadnione tam, gdzie te dzieci doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, mają tendencję do wycofywania się z relacji koleżeńskich. Na czym polega ta idealnie prowadzone leczenie, jeśli chodzi o terapię dzieci i młodzieży? Tak jak powiedziałem, zaangażowanie rodzin. Kontakt co najmniej jedną osobą dorosłą, której zależy na dziecku. Tak? To może być wujek, ciocia. To może być siostra, brat. Ktoś z zewnątrz tego układu rodzinnego. Dobra relacja z psychiatrą też jest czymś, co może być ważne.
Idealnie byłoby, gdyby współpraca w takim zespole terapeutycznym miała miejsce. Jeśli dziecko jest pod stałą opieką lekarza rodzinnego, pediatry, to żeby ta informacja o tym, co się dzieje z dzieckiem, również trafiała do psychologa, do psychiatry. Można sobie wyobrazić sytuację, która wcale taka rzadka nie jest, że dziecko wymaga leczenia specjalistycznego, na przykład dochodzi do niewydolności nerek, konieczna jest dializoterapia w różnej formie. Jest to coś, co zupełnie zmienia życie dziecka, zmienia życie rodziny, wymaga zaangażowania rodzica. I znajomość tego, co tak naprawdę dzieje się z tym dzieckiem, jak to zmienia jego życie, jak to zmienia jego wyobrażenie o sobie, o przyszłości, pomogłaby psychologowi czy psychiatrze, prawda? Stąd ta konieczność w tym zespole wzajemnej komunikacji. I jeśli chodzi o przewagę farmakoterapii czy psychoterapii, samej psychoterapii nad farmakoterapią, to najlepiej byłoby, żeby równocześnie była farmakoterapia i psychoterapia. Psychoterapia raczej jest zarezerwowana dla tych sytuacji łagodnej depresji, o umiarkowanym nasileniu. Tam, gdzie, tak jak już powiedziałem, mamy do czynienia z dużym nasileniem objawów depresyjnych i ryzykiem samobójstwa, farmakoterapia, potem wsparcie w obrębie psychoterapii. Terapia rodzin, terapia w rodzinie polega na tym, żeby po prostu się dowiedzieć, co się dzieje. Pierwsza sytuacja, kontakt z rodzicem, z dzieckiem, to trzeba wysłuchać rodzica. Trzeba pozwolić, żeby rodzic przedstawił swoją opowieść. Co się stało? Jak doszło do tej sytuacji, w której szukali pomocy u psychiatry, że znajdują się w gabinecie. Zwykle to jest tak, że dochodzi do jakiegoś przesilenia w życiu rodziny. Musieli wyjechać, byli w Anglii na przykład, są zmuszeni wrócić. Ojciec, mąż matki zostaje w Anglii. Dziecko kilkunastoletnie doznaje tej trudności związanej z tym, że rodzina jest niepełna, dziecko musi szukać tutaj nowych kontaktów w nowym środowisku, które dla niej nie do końca jest znane, musi się uczyć nowych rzeczy, ma poczucie bycia kimś, kto nie jest do końca wartościowy, bo nie był na tyle wartościowy, żeby ojciec został w rodzinie. Mama musi pracować, też ma swoje problemy i wyzwania, nie ma czasu dla dziecka, więc to spiętrzenie wszystkich problemów powoduje, że coś się dzieje, prawda? Jakieś konflikty z rówieśnikami, dziecko przestaje się uczyć. I ta opowieść musi po prostu się pojawić. O wiele trudniej jest uzyskać tę opowieść ze strony dziecka, bo bardzo często jest tak, że dziecko nie ma ochoty na opowiadanie. Nawet głównym problemem tej młodej osoby jest to, że ona nie chce mówić, tak? Zdarza się tak, że mija kilkanaście minut, zanim coś uda się, jakąś informację uzyskać od tego dziecka. Coś powie o sobie, powie o swoich znajomych, o tym, jak jest w szkole, co jest dla niego ważne i dlaczego przeżywa kryzys, dlaczego tutaj mama go tutaj przyprowadza, prawda? To jest przykład, gdzie jest 37-letnia matka, 13-letni syn, który stał się wulgarny, buntujący się, kradł jej pieniądze i matka jest bezradna, nie wie skąd to się wzięło. Tak? Czy ona go źle wychowała? Na czym polega ten błąd wychowawczy? Czy też wpadł w złe towarzystwo? Tak? Zmienił się. I terapeuta po zebraniu wywiadu, informacji może, że tak powiem, jest kilka hipotez, bo są to rzeczy, które od razu się narzucają, jeśli chodzi o taki dosyć oczywisty mechanizm psychologiczny. Chłopca, który wychowywany jest przez samotną matkę. Pierwsza propozycja, zachowanie chłopca mogło być przejawem prób nakłonienia ojca do powrotu do rodziny. Tak, po prostu. Zobaczcie, ja tu jestem. Chcę zwrócić na siebie uwagę. Nikt się mną nie zajmuje. Chciałbym mieć kontakt z ojcem, więc będę teraz zachowywał się w taki sposób, no nie wiem, głośny, albo nawet podbierał pieniądze mamie, prawda? To jedna hipoteza, która okazała się nieprawdziwa po tym, jak okazało się, że po prostu zachowanie chłopca mogło być przejawem zazdrości o nowego partnera matki.
matka w pewnym momencie swojego życia po prostu znalazła sobie nowego mężczyznę, co po prostu się zdarza. Miała mniej czasu dla swojego syna. Syn 13-letni. Mogłoby się wydawać, że nie wymaga już tyle uwagi ze strony matki, a najpewniej zachowanie chłopca było przejawem zazdrości. Po prostu przejawem zazdrości. Zobacz, ja tu jestem. Czemu mnie zaniedbujesz? Ja też potrzebuję twojej uwagi. Więc to jest taki model tego, co się dzieje w relacji rodzić dziecko w sytuacji, kiedy rodzina doznaje, czy też jest po jakimś przejściach, po jakimś kryzysie i trzeba coś z tym zrobić. I diagnoza terapeuty może być dosyć prosta, ale teraz naprawianie tego, czy próba interwencji być może nie sprowadzi się tylko do tego, żeby poinformować o tym matkę, że to jest komunikat ze strony syna, a jeśli syn jest już w takim kryzysie psychicznym, że ta depresja, gdybyśmy stwierdzali depresję, jest tak nasilona, że również potrzebne są leki, no to wtedy byśmy również zaproponowali leczenie. A więc rodzina jest bardzo ważnym źródłem informacji na temat tego, co się dzieje z dzieckiem. Rodzina jako system, tak zwana terapia systemowa. Bo w rodzinie, jeśli jest tylko rodzic i dziecko, no to jest sytuacja w miarę prosta, ale zwykle jest trochę więcej tych elementów. Jest mama, tata, dziecko, czasem jest rodzeństwo, a jeśli jeszcze są dziadkowie, no to już to się robi coraz bardziej skomplikowane. Kiedy te wszystkie elementy, członkowie rodziny mają za sobą różne sprawy do załatwienia. Każdy coś od kogoś chce, każdy ma jakieś oczekiwania, każdy ma jakąś rolę w tej rodzinie. I w terapii rodzin chodzi o to, żeby ustalić, jak te relacje wyglądają. Te zachowania interakcyjne, w jakich okolicznościach, tak? Co robi ojciec lub matka, kiedy dochodzi do konfliktu z dzieckiem, kiedy jakaś jest nawet przemoc, jak się zachowuje ojciec, co robi matka w sytuacji, kiedy jeszcze są dziadkowie, to jaka jest ich rola, czy oni faktycznie są tacy zapewniający wsparcie, czy też próbują jakąś rolę mieć dominującą. Więc tych sytuacji jest naprawdę dużo i takich interwencji w terapii rodzin oczywiście mało który psychiatra robi, ale te obserwacje, one się rodzą. Prawda? Czasem przyjdzie z dzieckiem tata, czasem mama, czasem przychodzi babcia, czasem tylko babcia, bo mama jest gdzie indziej, jest za granicą, ojciec dawno odszedł i sprawuje opiekę nad dzieckiem, tylko babcia. Tam sytuacja jest jakby w miarę klarowna, jeśli chodzi o sytuację rodzinną. Ważnym zadaniem jest na przykład ustalanie hierarchii, uszeregowania członków rodziny. Kto jest najważniejszy? Kto jest w jakim kontekście najważniejszy? Czy w sytuacji rodzeństwa? Czy jakieś dziecko jest preferowane? To dosyć częsty schemat, kiedy młodsze dziecko ma jako przykład podawane starsze. Zobacz, on się dobrze uczy. Masz być taki jak on. I to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł. Tego zwykle się rodzą problemy. I to jest bardzo wielkie wyzwanie. Wymaga pewnej delikatności, czasu i gotowości do zadawania takich pytań i sprawności w uzyskiwaniu ich. Więc rola rodziny jest kluczowa, jeśli chodzi o to, co się dzieje z dzieckiem. Czasem to nie jest błąd związany z wychowaniem, bo nam się wydaje, zakładając, że dzieci będą co najmniej tak samo sprawne jak my, jeśli chodzi o radzenie sobie z przeciwnościami dorastania. I powinniśmy być czujni i zakładać raczej to, że nie muszą być tak sprawni jak my. Tak? Że nasze kompetencje też rodziły się w pewnym procesie i powinniśmy być wyczuleni na to, co się dzieje z naszymi dziećmi. To tylko taki przykład, że rzadziej występują uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży, która pochodzi z rodzin bardziej zaangażowanych religijnie. To oczywiście jest osobny temat, na ile religijność, na ile ta postawa rodziców, która promuje pewne zachowania, które mają swoje źródła w takiej zdrowej religijności, może pomagać dzieciom. Być może nie należy o tym zapominać, ale w tej dyskusji o tym, jakie jest leczenie? Rodzina jest kluczowa, dobra współpraca z psychiatrą również i znaczenie dobrego psychoterapeuty również jest nie do przecenienia. Dziękuję bardzo.